wtorek, 16 grudnia. Karolina Czereda, zapraszam na wiadomości regionalne. Zaczynamy na 140 kanale Wektry i w internecie. Dziś w wiadomościach otworzyli blok operacyjny w szpitalu na Wyspie. Zamknął jedną z głównych ulic w Kunicach. Pijany kaskader skakał z okna. Do zobaczenia na jarmarku. Szczęśliwsze święta, czyli dary rozdane. Olimpiada zdrowego stylu życia. Przegląd teatrów profilaktycznych w Lunie i targowy wtorek, czyli kamera na rynku. 1 650 000 zapłacił powiat za remont bloku operacyjnego w szpitalu na Wyspie w Żarach. Pierwsze operacje odbędą się tam na początku stycznia. Dziś odbyło się firma budująca kanalizację w Kunicach otrzymała zgodę na zajęcie pasa drogowego i od środy, 17 grudnia, ulicą Lelewela nie przejedziemy. Mieszkańcy Kunic muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Ulica Lelewela będzie nieprzejezdna od skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego do skrzyżowania z Grunwaldzką. Obowiązywać będzie objazd ulicą Pułaskiego. Do kiedy potrwają utrudnienia? Nie wiadomo, bo wszystko zależy od pogody. Kanalizację w Kunicach wykonuje przedsiębiorstwo Gazopol z Koszalina. Był kompletnie pijany i wypadł przez okno. Szczegóły w materiale. Wczoraj tuż po godzinie 21 w jednym z bloków przy ulicy Katowickiej w Żarach z okna na pierwszym piętrze wypadł 20-paroletni mężczyzna. Był kompletnie pijany. Czy pomylił okno z drzwiami? Nie wiadomo. Wiadomo, że upojony alkoholem mężczyzna chciał po prostu wyjść z mieszkania i wybrał nieco ekstremalny sposób. Złamał kość piętową i doznał ogólnych potłuczeń. Na miejscu pojawiło się pogotowie, które zawiozło go na SOR. Do tej pory mężczyzna przebywa na obserwacji. Wiadomo też, że pijany kaskader jest tak agresywny i wulgarny, że personel szpitala musiał wezwać do niego policję. Jutro w środę, 17 grudnia, rusza w Żarach jarmark bożonarodzeniowy. Potrwa do niedzieli. Tak jak w ubiegłym roku, tak i teraz żarski rynek bogaty będzie w świąteczne wyroby rękodzielnicze, swojskie wyroby i wypieki. Na rynku pojawi się aż 40 wystawców. Jeśli odwiedzisz jutro po południu żarski jarmark, pamiętaj i o nas, ekipa regionalnej również tam będzie. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska od godziny 16. Czekamy na Państwa z niespodziankami. Do zobaczenia.
Łóżko, około 200 kg żywności, sprzęt domowy, środki czystości i ubrania. To wszystko udało się zebrać nauczycielom z ośrodka dla dzieci z wadami słuchu i mowy w Żarach we współpracy z żarskim stowarzyszeniem Servus. Zebrane dary trafią do potrzebujących rodzin uczniów ośrodka. No, ta żywność została zebrana przez zbiórkę żywności typowo przez Stowarzyszenie Servus. I tutaj w nawiązaniu we współpracy z panią psycholog, z panią pedagog, z panem dyrektorem, no, wyszła taka inicjatywa, że jest rodzina, której dziecko tutaj uczęszcza do szkoły i no, postanowiliśmy wesprzeć tą rodzinę. Udało się zebrać, no, praktycznie wszystkie artykuły spożywcze się udało zebrać. No, makaron, tendencyjnie ryż, kasza, mąka, cukier, oleje, jakieś tam czekolady, słodycze, także jest tego troszeczkę. Prezenty trafiły m.in. do pani Renaty Osińskiej, mamy 10 dzieci z Niecieczy koło Nowego Miasteczka. Jeden z synów pani Renaty, 14-letni Paweł, jest niesłyszący i uczy się w żarskim ośrodku. Jestem po prostu przeszczęśliwa, tak? Że tyle dar jest, tyle ubrań, tyle spożywki, że tak powiem. I po prostu ja nie wiem, co mam powiedzieć, prawda? Bo tak nigdy nam nikt nie pomógł. To wzruszające. Tak, tak. Tutaj nauczyciele, Stowarzyszenie Servus brało udział w akcji. Serce rośnie, prawda? Tak, po prostu brak mi słów. Pani ma w domu 10 dzieci. Tak, 10 dzieci, tak. Czego najbardziej potrzeba, czego brakuje najbardziej? Mi się wydaje, że żywności, że w ogóle ubrań, podstawowych rzeczy. Pani Renato, te święta dzięki temu będą troszeczkę spokojniejsze, weselsze? Na pewno tak, na pewno. Chciałabym podziękować w imieniu moich dzieci, panu dyrektorowi, pani psycholog, pani pedagog, panu Hubertowi za tą paczkę szlachetną. Rodzinie pani Renaty oraz wszystkim, dzięki którym w ośrodku powstała szlachetna paczka, życzymy zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Wczoraj w Zespole Szkół Samochodowych uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zmagali się z pytaniami dotyczącymi zdrowego stylu życia. Były to rejonowe eliminacje ogólnopolskiego konkursu wiedzy o tym, jak żyć zdrowo. W teście znalazło się 30 pytań, na odpowiedź 45 minut. Pytania układało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniów przygotowywali opiekunowie szkolnych kół PCK. To jest 23. edycja zdrowego stylu życia i jak rokrocznie odbywa się na szczeblu rejonowym. Najpierw etap szkolny jest, gdzie osoby, które biorą udział, zajmują pierwsze miejsca, kwalifikują się do rejonowego i osoby, które zajmą pierwsze miejsce, jadą do wojewódzkiego. A w województwie, jak ktoś zajmie pierwsze miejsce z naszych, co się te często zdarza, do Warszawy jadą. A jakie są pytania? Trudne, łatwe? Co to znaczy zdrowy styl życia? Pytania są bardzo łatwe, lekkie i przyjemne. Wszystko o zdrowym żywieniu. Podstawowe pytania takie, że każdy odpowie na to. Do konkursu na szczeblu wojewódzkim zakwalifikowało się 2 uczniów. Michał Reszel z gimnazjum nr 3 w Żarach i Mateusz Borowy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była organizatorem dzisiejszego, 9. już przeglądu teatrów profilaktycznych. Impreza odbyła się w Żarskiej Lunie. Na scenie zaprezentowało się 15 grup teatralnych z żarskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie wystąpiło 180 młodych aktorów. Jest to 9. przegląd teatrów profilaktycznych, który ma za zadanie szerzyć ideę profilaktyki od środków odurzających, nikotyny, alkoholu poprzez formę teatralną. Młodzież, dzieci przygotowują pod opieką opiekunów inscenizacje teatralne. Jest to również forma spędzania wolnego czasu. Często scenariusze pisane są albo przez opiekunów, albo nawet w szkołach ponadgimnazjalnych przez samych uczniów. Cieszymy się, że zainteresowanie tą formą spędzania wolnego czasu oraz ukazywaniem, uczeniem asertywnej postawy wobec uzależnień coraz bardziej się w naszym mieście rozwija. Na dłuższą relację z przeglądu teatrów profilaktycznych zapraszamy w najbliższą sobotę.
Wigilia tuż, tuż. Dziś na żarskim targowisku było gwarniej niż ostatnio. Wydawałoby się, że przedświąteczny szał zakupów trwa. Co na to sprzedawcy? No, zaczęło się w końcu ruszać. Mam nadzieję, że z moją apelacją ludzie przychodzą na te rynki, kupują, bo jest fajnie, można się zawsze targować, więc zapraszamy. No jak po co? Słyszy pani, buraczki, krzanik. Często odwiedza pan tutaj? No każdy wtorek i piątek. Dlaczego tu jest tak fajnie? Dlaczego fajnie? O, fajna pani sprzedaje 4 kilo. Fajna pani sprzedaje. I niedrogo. No i dlatego się przychodzi. Nie wszyscy sprzedawcy jednak przepełnieni są optymizmem. Katastrofa, pogoda brzydka, co tu wiele mówić. A co pan sprzedaje? No tak wszystko, co się da po trochę. Trzeba do emerytury jakoś dociągnąć. No człowiek, jak to mówią, za młody, żeby dostać emeryturę, za zdrowy na rentę, jakoś trzeba dociągnąć. Właśnie mówił pan, że głównym sprawcą tego, że ludzi tutaj nie ma, to pogoda. Pogoda przede wszystkim, no i bieda. To już widać, wyraźnie się czuje. Przed świętami nawet się nic nie rusza? No, raczej nie. Potrzebniejsze rzeczy kupują przed świętami, żywność po prostu. Dużo oglądających jest, ale można żyć, tak. A co cieszy się największym powodzeniem? Największym powodzeniem to się cieszą rzeczy, których nie ma. Tak. A o co pytają w takim razie? O wszystko, książki, starocie, no wszystko właściwie. Nie wiadomo, co akurat dzisiaj zejdzie, nie? O, na motor, kombinezon, polecam. Co jeszcze? Co? No stolik. No i to na dzisiaj wszystko, bo pada. No jak idzie? No różnie, raz dobrze, raz źle. Teraz przed świętami na prezenty kupują jakieś kolczyki, może takie rzeczy? No różnie, biorą na Sylwestra, biorą na ten choineczki, mam też z piórek, zapraszam. Łapać. Sama pani robiła? Sama robiłam oczywiście. Przez nie dzisiaj krótko spałam. Duże zamówienia na choinki są przede wszystkim. A na biżuterię, no to różnie, no teraz wiadomo, taki jest sezon przygaszony. Także kogo stać, to kupuje tańszą, kogo stać, to droższą. Nie ma takiego ruchu jak przedświąteczny. Nie wiem, czy pogoda klientów wystraszyła, czy może jeszcze śpią, trudno powiedzieć. A co kupują, jeśli już przyjdą? No, moim zdaniem to powinni kupować kapustę kiszoną i ewentualnie no, tą białą, jak ktoś robi gołąbki, prawda? Czy bigosy. No, a kiszona no, to nasza tradycja, no to pierożki muszą być jednak na stole, prawda? A w jakiej cenie? Kiszona, ja mam 3 zł kilogram. Dziś na targowisku sporym powodzeniem cieszyła się jemioła. Schodziła jak świeże bułeczki. W jakiej cenie? Po 15, po 4 i po 5 zł. Po 15 to największe? To największe. Ceny warzyw i owoców nie zmieniają się. Kilogram ziemniaków kosztuje złotówkę, buraki 2 zł, pomidory 7,50, główka czosnku od 1,5 do 2 zł. Marchewka, rzodkiewka i natka pietruszki były dziś za 1,50 zł. Kilogram orzechów laskowych kosztował 15 zł, włoskich 12. Mak kupimy za 6 zł, a suszone owoce na tatce za 3,50. Kapusta włoska była za 4 zł, pekińska jest o złotówkę tańsza. Kilogram jabłek 2 zł, a mandarynki kosztowały dziś 3 zł. Maciej Zembol-Zębik pokonał aktualnego mistrza świata w K1 Bartosza Batrę. Podopieczny Dawida Poloka dokonał tej sztuki podczas prestiżowej gali w Nowej Soli, zorganizowanej przez Tomasza Maka Makowskiego, 7-krotnego mistrza świata. Walka odbyła się w formule Muay Thai na dystansie 3 rund. Zembol od początku narzucił rywalowi swój styl. Ruszył odważnie do przodu, czym zaskoczył doświadczonego Batrę. Maciek bił bardzo konsekwentnie, a przede wszystkim bardzo mądrze. Ostatecznie jednogłośną decyzją sędziów pokonał rywala, który między innymi walczył zawodowo z Tajlandii. Rozmawiam tuż po wygranej walce, niezwykle szczęśliwy, z pucharem. Powiedz, jaki miałeś pomysł na tą walkę? Pomysł był taki, aby ciągle iść do przodu. Taka była taktyka oczywiście, taktyka do pierwszego ciosu. Troszkę tam, troszkę się zniszczyła, aczkolwiek ciągle było powtarzane do przodu. Troszkę mi zabrakło tych sił, tego prądu w tych rękach, ale no, to klinczem, to nogami, to kolanami próbowałem ciągle do przodu. Wiedziałem, że Bartek jest silny i będzie próbował mnie wywrócić jakoś twardo na tych nogach. Teraz kurczę, mam watę w nogach, ale to nic, udało się te 3-9 minut przewalczyć, więc tego się cieszę. Walkę z Zembola niezwykle przeżywał jego trener Dawid Polok.
Za każdym razem, jak mój zawodnik walczy, no są niesamowite emocje, bo traktuję ich jak członków rodziny, więc naprawdę udziela mi się to niesamowicie, a Maciek jest ze mną od początku istnienia Żarskiego Klubu Sportów Walki, więc traktuję go praktycznie jak brata, najbliższą rodzinę, tym bardziej mi się to wszystko udziela. Myślę, że ten rok troszeczkę był pechowy dla niego, ale skończył z wielkim hukiem i należało mu się to doskonale, to się zakończyło. Maćka z trybun wspierała rodzina i przyjaciele. Tak, za tym naprawdę bardzo dziękuję. Są wspaniali, że pofatygowali się tutaj, przyjechali. Zrobili mi mega niespodziankę, ponieważ się nie spodziewałem. To byli moi koledzy z klubu, moi koledzy z średniej szkoły, których bardzo mi wspominam. Do dzisiaj mamy kontakt. Naprawdę dziękuję im. To byli moją dodatkową ręką i dodatkową nogą, tak jak wspominałem, Żarach. Nie miałem sił w trzeciej rundzie, ale słyszałem, jak krzyczyli mu nazwisko naprawdę i to mnie podnosiło jeszcze na duchu jeszcze troszkę. Zapraszamy na najbliższe wydanie magazynu sportowego, gdzie w specjalnie zrealizowanym materiale odsłoniemy kulisy walki Zembola z Batrą. Za nami piąta kolejka lubuskiej drugiej ligi futsalu Saler Cup. Niestety nie mamy dobrych wieści dla kibiców żarskiego mundialu. Nasza drużyna, mimo że po pierwszej połowie prowadziła 4-2, przegrała z Tyllozą Kostrzyn 5-8. Na listę strzelców wpisali się dwukrotnie Daniel Gałach, Daniel Szkarapa, Dominik Skrzyński i Marcin Jakubik. W pozostałych meczach KS Credo Futsal Piła wysoko pokonał KS Sporting Futsal Leszno 11-6. Lider KS Auto Wicherek Oborniki wygrał z UKS Orlik Mosina 4-1. W ostatnim meczu M40PL Poznań zremisował z Akademikami z Zielonej Góry 4-4. A już w najbliższą niedzielę Mundial będzie podejmował lidera rozgrywek. Początek meczu w hali Prusa, godzina 16. Najbliższe dni upłyną pod znakiem kapryśnej, dynamicznie zmieniającej się aury. Będzie pochmurno i deszczowo. Paulina Zgarska, zapraszam na środową prognozę pogody. W środę będzie nieco chłodniej. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni w Gubinie, 4 w Żarach i 5 w Szprotawie. Dominować będzie duże zachmurzenie. Nie mamy co liczne przejaśnienia. Możemy spodziewać się deszczu. Wiał będzie chłodny, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1014 hektopaskali. W środę 17 grudnia nie zapomnimy o imieniach Floriana i Łazarza. Święta Bożego Narodzenia tuż, a za oknem jesień. I nic nie wskazuje, przynajmniej jak na razie, żeby ta tendencja miała się zmienić. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia już jutro. W wiadomościach to wszystko. Teraz, jak co wtorek, zapraszam Państwa na program Rozmowa. Bohaterką dzisiejszej będzie Małgorzata Niżnik, neurologopeda, a tematem będą problemy logopedyczne u dzieci. Następnie magazyn motoryzacyjny. Dziś Tomek Rabenda opowie o aucie dobrym i tanim. I będzie to Ford Focus. Polecam. I na koniec zapraszam na wiadomości samorządowe. Dziś z Żarskiego Ratusza. Teraz dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, do zobaczenia jutro.